Rochette.pl. Szydełkowanie moją pasją. Witajcie moi drodzy, ponieważ coraz bliżej święta, chciałabym dzisiaj pokazać Wam, jak zrobić na szydełku taką śliczną gwiazdeczkę. Gwiazdeczka ta jest niezwykle prosta w wykonaniu, a bardzo urokliwa. Tą gwiazdkę zrobiłam białą maxi szydełkiem 1,25 mm. Teraz będę dziergała tym samym szydełkiem, natomiast kordonkiem Anchor Artistic Artiste złotym. Takim kordonkiem generalnie troszkę trudniej się dzierga, ponieważ on się nam potrafi dzielić, supłać, plątać rzeczywiście, natomiast no warto zadać sobie troszkę trudu, a gwiazdeczki złote wiemy, że bywają i ładnie wyglądają. No więc moi drodzy, rozpoczynamy jak zwykle od wykonania łańcuszka, a dokładnie 5 oczek. I te 5 oczek łańcuszka zamykamy oczkiem ścisłym w kółeczko. W ten sposób. Następnie mamy ostrość. Następnie wykonujemy 4 oczka łańcuszka, które zastąpią nam słupek podwójny oraz 3 oczka łańcuszka, które będą łukiem pomiędzy tymi podwójnymi słupkami. Słupek podwójny, czyli 2 narzuty na szydełko, wkłuwam się w nasze kółeczko i wykonuję mój słupek podwójny w ten sposób. 3 oczka łańcuszka, 2 narzuty i kolejny słupek w kółeczko. 3 oczka, 2 narzuty i słupek. Tych słupków wbitych w nasze kółeczko powinno być 8. Ja już mam 4. Pięć. Sześć. Siedem. No i został jeszcze jeden. 3 oczka, 2 narzuty mamy 8 słupków, na koniec 3 oczka i łączę tutaj na górze pierwszego słupka. Gotowe. Tak to wygląda. No i teraz kolejne okrążenie. Kolejne okrążenie będzie składało się z słupków już tym razem pojedynczych, a więc na początek 3 oczka łańcuszka zastępują nam słupek dokładnie nad słupkiem tutaj z tego poprzedniego okrążenia. I teraz w każdy łuk wbijamy się 4 słupkami, raz nawiniętymi. Jeden,
2, 3, 4. To są cztery słupki wbite w łuk i następnie wbijamy się w słupek. Kolejnym słupkiem wbijamy się w słupek. Gotowe. Czyli wyjdzie nam takie gęste okrążenie. A więc jeszcze raz przypominam. W każdy słupek wbijamy się słupkiem, natomiast na łuku wykonujemy 4 słupki. I tak naokoło. Tak wygląda ukończone już moje okrążenie i teraz przechodzimy do wyrabiania ramion gwiazdki, których będzie 8 i będzie to już ostatnie okrążenie nasze. Znajdujemy się teraz tutaj nad słupkiem. Robimy 7 oczek łańcuszka. I następnie wbijamy się w drugie oczko, licząc od szydełka, wykonując półsłupek. Następnie w następne oczko narzucamy nitkę na szydełko, mamy 3 pętelki i wykonujemy półsłupek nawinięty. Albo krótki słupek, jak kto woli. Znowu narzut na szydełko i teraz w następne oczko wbijamy się staram się to robić pod 2 nitki, żeby nie wyciągać oczek. Wykonuję już normalny słupek. 2 narzuty na szydełko, następne oczko. Słupek dwukrotnie nawinięty. 3 narzuty, następne oczko, słupek potrójny. Mam już taki dziubek. No i pozostało nam 4 razy narzucić nitkę na szydełko. Jeszcze raz. 4 razy. No i wbijam się w ostatnie oczko mojego łańcuszka i wykonuję słupek poczwórny, czyli najdłuższy. Gotowe. Powstał mi taki dziubek. No i teraz łapię oczkiem ścisłym dokładnie w to oczko, które znajduje się nad kolejnym słupkiem. Pod 2 nitki i oczko ścisłe. Gotowe. W ten sposób powstało mi pierwsze ramię naszej gwiazdki. Jeszcze raz. Wykonuję 7 oczek łańcuszka. Mam 7 oczek łańcuszka. W drugie oczko, licząc od szydełka, wbijam się, wykonując półsłupek. Robię narzut. W następne oczko wbijam się, wykonując półsłupek nawinięty. Narzut, następne oczko, to będzie słupek.
dwa narzuty i teraz będziemy mieli słupek podwójny. Nie trafiłam, jeszcze raz. Raz, raz i raz. Słupek podwójny. Trzy narzuty. Kolejne oczko. I słupek potrójny. Raz, raz, raz i raz. No i został nam słupek poczwórny. Cztery narzuty na szydełku. Wkłuwamy się w ostatnie oczko naszego łańcuszka. Wykonujemy ten długi słupek. W ten sposób. I następnie oczkiem ścisłym łapiemy się tu nad tym słupkiem, który znajduje się tutaj. Dokładnie nad tym słupkiem oczko ścisłe. W ten sposób wykonujemy nasze promyczki naokoło. Powinno ich być wszystkich 8. Tak wygląda ukończona już gwiazdeczka ze złotego kordonka, gotowa do zawieszenia. A tak biała. Moi drodzy, serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia mojego bloga www.kroszet.pl oraz zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Szydełkujesz? Fajnie! By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Kroszet.pl. Szydełkowanie moją pasją.